czwartek 26 maja Nowa Lewica zorganizowała konferencję prasową z okazji Dnia Matki. Przedstawiciele Lewicy zebrali się z tej okazji pod żłobkiem Radomirek, by przedstawić swoje propozycje programowe skierowane do kobiet i matek. Szanowni Państwo, dzisiaj spotkaliśmy się w wyjątkowy dzień, bo Dzień Matki to dzień szczególny, kiedy pamiętamy o kobietach, które dbają o dzieci, opiekują się, a także reprezentują bezwarunkową miłość. Nie bez kozery spotkaliśmy się dzisiaj przy żłobku Radomirek. Młode matki bardzo szybko chcą wrócić na rynek pracy. A i młode matki, wbrew powszechnym opiniom, są bardzo pracowite, zorganizowane, odpowiedzialne, ale chcą wracać do pracy. Żeby wrócić do pracy, muszą powierzyć swoje pociechy jakimś opiekunom, instytucjom, jakimi są żłobek czy przedszkole. Tych instytucji jednak jest w Polsce za mało. A zdarza się tak, że zapisujemy dziecko do przedszkola kilka miesięcy wcześniej, a nie mamy gwarancji, że to dziecko zostanie przyjęte. Zdarza się również tak, że odwozimy swoje pociechy z miejsca zamieszkania w odległe miejsce, na przykład z Michałowa na Ustronie. Więc my jako Nowa Lewica we współpracy z samorządami, dbając o szczęście rodziny, chcemy stworzyć 200 tysięcy bezpłatnych miejsc w żłobkach. Szanowni Państwo, macierzyństwo to wspaniała sprawa, nie znająca granic przestrzennych ani czasowych, ale nie każda kobieta może zostać matką. Szacuje się, że około 2 milionów Polaków i Polek cierpi na niepłodność. Nowa Lewica od początku sekunduje programowi leczenia niepłodności in vitro, nie jako jakaś indoktrynacja. U nas w Radomiu, dzięki naszym staraniom, a przede wszystkim głosom Radomian i Radomianek w projekcie budżetu obywatelskiego będzie można w tym roku dofinansowanie do leczenia metodą in vitro. Dziękuję. Szanowni Państwo, Dzień Matki to dobra okazja, aby zwrócić uwagę na problem alimentów, a właściwie ich braku. Wiele matek w Polsce nazywanych jest samotnymi matkami, ale to są samodzielne matki, to najdzielniejsze kobiety w Polsce. W Polsce brak alimentów jest wciąż ogromnym problemem dla wielu matek i ich dzieci. Jest także problemem zarówno prawnym, jak i społecznym. Alimenty to nie prezenty, to nie przekręty. Wiadomo, że dziecko musi być ubrane, wyżywione, musi być edukowane, musi ma gdzie spać, potrzebuje opieki, jak i kupić leki. Statystyki są nieubłagalne. Ponad 1 milion dzieci nie otrzymuje swoich alimentów ze względu na to, że ponad 250 000 rodziców, uprawnionych do tego rodziców, po prostu ich nie płaci. Zobowiązanych rodziców po prostu ich nie płaci. Dlatego Lewica w ubiegłym roku w marcu złożyła dobry, prosty i niekontrowersyjny projekt ustawy wprowadzający tak zwane alimenty natychmiastowe, orzekane w uproszczony sposób, w tak zwanym postępowaniu nakazowym alimentacyjnym. Projekt wprowadza tak zwany alimentacyjny nakaz zapłaty, którym ustalone byłyby alimenty wyliczane w wysokości proporcjonalnej do wysokości najniższego wynagrodzenia. Dziecko powinno otrzymywać alimenty w trybie natychmiastowym, bo wiadomo, że w trakcie postępowania sądowego nie zapadnie w letarg zimowy i nie będzie czekać, aż alimenty zostaną zasądzone. Alimenty powinny być płacone jak podatki. Jeżeli ktoś zalega przez spłaceniem podatków przez rok, powinny być ściągane jak podatki. I dzięki alimentom nakazowym sytuacja wielu dzieci bardzo się zmieni. Dziękuję bardzo.